W dzisiejszym filmiku chciałbym pokrótce przedstawić wiatrówkę Predom Łucznik wzór 70. Wiatrówka ta posiada pokrowiec wykonany z tworzywa sztucznego. W środku znajdujemy pistolet. Jest to wiatrówka polskiej produkcji. Była ona produkowana w latach 1970-1977. Jak większości z Was na pewno jest wiadomo, jest to kopia, klon wiatrówki Walter LP53. Wiatrówka Waltera zasłynęła w filmie z Jamesem Bondem, którą rolę odgrywał Sean Connery. Egzemplarz, który Wam prezentuję, jest to Predom Łucznik wzór 70 z roku 1973. Wiatrówka jest w stanie bardzo dobrym, jest w 100% sprawna. Spróbuję ją wyjąć. O. Jest w 100% sprawna. Jest to wiatrówka napędzana sprężyną spiralową, która mieści się w chwycie. Znajduje się również tutaj tłok, który za pomocą energii zgromadzonej w sprężynie wypycha śród. Jeżeli chodzi o energię kinetyczną, jaką wiatrówka prezentuje, jest to 2,5 Joule, prędkość początkowa śrutu około 100 metrów na sekundę. Wiatrówka produkowana była na potrzeby wojska i praktycznie rzecz biorąc 100% produkcji łucznika trafiło do Ludowego Wojska Polskiego, gdzie służyła jako pistolet szkoleniowy do nauki postaw strzeleckich, metod celowania, regulacji przyrządów celowniczych i samego strzelania. Była to tańsza alternatywa niż strzelanie z broni centralnego zapłonu. Ten egzemplarz, który Państwu prezentuję, jest całkowicie sprawny. U mnie na dobrą sprawę pełni rolę pistoletu kolekcjonerskiego. Strzelam z niego bardzo rzadko, aczkolwiek jest bardzo celna. Dzięki regulowanym przyrządom celowniczym, które możemy wyregulować zarówno w pionie, jak również w poziomie. Wiatrówka oczywiście kaliber 4,5 mm. Bardzo, bardzo fajna. Generalnie rzecz biorąc, ergonomia jak na tamte lata jest w porządku. Spust typowo wojskowy, trochę twardy, ale generalnie rzecz biorąc, można z niej spokojnie, celnie na dystansie 10 metrów strzelać. Jest to bardzo fajna alternatywa, ponieważ nie potrzebuje żadnych dodatkowych środków napędzających typu kapsuły CO2, kartusze napełniane dwutlenkiem węgla lub powietrzem. Wystarczy naciągnięcie sprężyny. Sprężyna ciąga się przez złamanie lufy. Ja może to zademonstruję. Lufę łamie się tutaj w tym miejscu. Naciąga się przez kabłąk spustu, który jest jednocześnie dźwignią naciągania sprężyny i wtedy po prostu ładuje się do otwartego portu śród, zamyka się ją i można oddać strzał. W zestawie z wiatrówką dołączony jest również metalowy wycior. Generalnie rzecz biorąc odradzałbym jego stosowanie ze względu na to, iż może uszkodzić powierzchnię wewnętrzną lufy. Lufa jest oczywiście gwintowana, posiada 12 brust. Wiatrówka waży około 1100 gramów, także nie jest ciężka. Nie ma dużego odrzutu. Generalnie bardzo fajny pistolet do nauki strzelania, ale przede wszystkim bardzo dobra inwestycja, jeżeli chodziłoby o kolekcjonerstwo. Wiatrówkę taką można kupić w Polsce w granicach między 300 a 400 zł. W takim właśnie oto stanie. Trafiają się na portalach aukcyjnych. Według mnie warto. Warto mieć kawałek polskiej historii produkcji broni pneumatycznej. Do wiatrówki dołączona jest instrukcja. Ja niestety nie posiadam instrukcji oryginalnej, mam tylko kserokopię takiej instrukcji. W instrukcji opisane są parametry wiatrówki, między innymi mamy tutaj opisane wszystkie rzeczy związane z kalibrem, z wymiarami oraz parametrami technicznymi. Opisane są sposoby regulacji przyrządów celowniczych, sposób ładowania, metody celowania, jak się celuje, jakie błędy celowania wpływają na strzały, w którym miejscu. Także generalnie rzecz biorąc, jest to taka podstawowa instrukcja zarówno obsługi broni, jak również samego początku przygody ze strzelectwem jako takim. Generalnie, tak jak powiedziałem już,
Ja polecam tą wiatrówkę jako zarówno broń do codziennego strzelania, jak również jako bardzo fajną ofertę kolekcjonerską. Na tym kończę. W następnych filmikach postaram się pokazać, jak strzelam z Waltera CPM-1 oraz jego sposób obsługi, sposób wymiany, napełniania kartuszy, konserwacji itd. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnych filmach.